Adam Niedźwiedź przed KSW 99. No co, wielki powrót. Witamy po 3-letniej przerwie prawie. Witam wszystkich, siemanko. No to przede wszystkim o tą przerwę trzeba zapytać. Co się działo przez te 3 lata i jak wyglądały też te kulisy wzięcia tej walki w zastępstwie? No, 3 lata wyglądały tak, że na pewno się nie obijałem, tylko trenowałem. Jakoś tak starałem się poukładać na pewno swoje życie i osobiste i zawodowe, żeby mieć spokojną głowę do powrotu. Ten powrót właśnie wraz z początkiem tego roku wiedziałem, że będę chciał zawalczyć w tym roku. No i co? No, pojawiła się okazja, jak byliśmy w Stanach z Igorem Michalszynem i... No i to wzięliśmy, nie? No bo i tak miała być walka. Fajnie, że można wrócić do KSW z dobrym rywalem, wydaje mi się, na taki powrót i no tyle, no. Długo się zastanawiałeś nad przyjęciem tej oferty? Nie wiem, z minutę, dwie. No włączyliśmy jedną walkę Wiktora i wzięliśmy. Bardziej patrzę na to, w jakiej ja jestem w formie i na pewno właśnie treningi w Stanach mi po prostu jakby zbustowały tak... szybkość tej odpowiedzi, o, nie? No to jeszcze pytanie, czego możemy się spodziewać po tobie, po tej ostatniej walce, no, którą myślę, ty i kibice nie pamiętają, myślę, zbyt dobrze mimo wszystko. No to ja już w ogóle zapomniałem, nie pamiętam. Także co, no, czego mogą się spodziewać? No na pewno nowego Adama, ale też równie tego samego starego, którym... No ja zawsze mówiłem o tym otwarcie, że ja chcę pokazywać piękno jiu-jitsu i siłę tego sportu nad innymi i na pewno taki będzie mój cel w tej walce, ale zmieniłem trochę grę parterową pod względem MMA i wydaje mi się, że będzie to po prostu na plus w tej walce. No. A te przygotowania w Kill Cliff właśnie skupiałeś się gdzieś tam na elementach tych może właśnie nieparterowych, czy wręcz przeciwnie? Kurczę, przez ostatnie 3 lata bardziej skupiłem się na zapasach i na grapplingu, bo twierdzę, że mając już takie umiejętności, jak miałem 3 lata temu, a doszlifowując je jeszcze bardziej, no to stają się to taką jakby, nie wiem, arcybronią i wyjazd do Stanów mi to pokazał, zbudował jakąś moją pewność siebie i tyle. Pracowaliśmy tam, no, na każdym treningu byliśmy, robiliśmy zarówno drille stójkowe, zapaśnicze, MMA, sparingi, wszystko, więc trenowaliśmy przekrojowo, no nie? A przez te 3 lata, mimo to, że skupiłem się na jiu-jitsu i na zapasach, to czy mój szwagier Adam Brysz, czy Igor Michaliszyn, oni cały czas byli aktywni, a tak naprawdę to ja byłem ich głównym sparring partnerem, więc to, że ja nie pokazywałem się zawodowo, to nie znaczy, że siedziałem i se tam bimbałem, nie? A to z czego wynikała ta tak długa przerwa? Czy nie było ofert, czy czekałeś, czy ty chciałeś sobie zrobić przerwę? Jak to wyglądało? No, oferty zawsze są, to przynajmniej tak wydaje mi się, że moje nazwisko raczej jest tam chwytliwe, ale ja po prostu chciałem sobie zrobić przerwę, chciałem się skupić na życiu prywatnym, na zawodowym, chciałem poukładać swoje zdrowie do porządku i no teraz, kiedy w tym roku czułem, że to wszystko się układa i wszystko jest tak, jak należy, zdrówko dopisuje, nic mnie nie boli, nie mam problemów z jakimiś tam przeszłymi kontuzjami, nie mam rurki w oku, którą miałem przy okazji ostatnich walk KSW, gdzie wydaje mi się, że dużo mojej pewności siebie zabierało się przez to. Jestem gotowy, nie? No to wspomniałeś tutaj o dwóch zawodnikach, którzy już za no, nieco ponad miesiąc wyjdą do klatki na jubileuszowej gali XTB KSW 100, więc jak powiedz, no oczywiście wiadomo, że pewnie powiesz, że obaj swoje pojedynki wygrają, ale przede wszystkim jakie to są też no, gdzieś tam dla ciebie emocje, no bo na pewno duże wyróżnienie dla nich, ale i dla ciebie jako pewnie uczestnika, narożnika, czy właśnie sparring partnera, to też jest gdzieś duże wydarzenie. No kurczę, ja jestem przede wszystkim ich trenerem, więc zawsze się podwójnie stresuję. Za każdego mojego zawodnika się stresuję, a tu jest to razy dwa, no bo Adaś to rodzina, Igor to sobie też druga rodzina tak naprawdę, bo tyle lat już razem ze sobą, więc na pewno, zresztą jak widzicie te reakcje narożników często po ich walkach, no to ja tam w ogóle patrzę na to zawsze na drugi dzień i mówię, o kurde chłopie, coś ty tam narobił, więc...
Robię wszystko, żeby oni żeby byli przygotowani jak najlepiej i jako w roli trenera, i jako w roli narożnika, i jako w roli przyjaciela, kumpla, rodziny, więc robimy dobrą robotę i wydaje mi się, tak jak oni mi dali dużo siły, właśnie gdzieś, gdzie ja miałem jakieś tam momenty kryzysowe w życiu, tak ja staram się im odwdzięczyć po prostu byciem dla nich przy okazji każdej ich walki. Czyli rozumiem, po setce 2-0 wracacie. Kurde, no byłaby piękna noc i głęboko w to wierzę, że tak będzie. Adaś otworzy, Igor skończy i z hukiem możemy iść na afterparty. A to w sumie której walki się bardziej obawiasz? No bo obaj dostają gdzieś tam stylistycznie rywali pod siebie. Mimo wszystko dość trudnych. Adam otwiera kartę. No w przypadku Igora to jest już gdzieś też no wyższy pułap, ale wiadomo, z wiadomych przyczyn. Więc która walka dla ciebie być może jest bardziej stresująca? Kurde, stresująca. No, wydaje mi się, że obie są równie stresujące, no bo jednak wychodzi twoja bliska ci osoba i jeśli ty tam byłeś w środku, no to wiesz, czym się musi zmierzyć. Ale wydaje mi się, że właśnie otoczenie bliskich i ja to nazywam takie zdejmowanie stresu z tej osoby samym byciem w tym dniu, czy tam dwa dni już przed, jak tu właśnie jesteśmy ekipą, to oni mi pomagają zdjąć ten stres, ściągają ten ciężar ze mnie, a w klatce tak naprawdę, no to oni już zrobią sami robotę, a ja po ich przygotowaniach wiem, że są chłopaki przygotowani bardzo mocno i to ich rywale powinni się stresować nad tym, z kim się będą mierzyć, a nie Adam czy Igor, nie? No to jeszcze wracając do twojego sobotniego pojedynku, to jak waga, bo catchweight 80 kg, więc pytanie, czy dużo musisz jeszcze zbić? Zbijałem dużo, bo zbijałem z 93, jak się dowiedziałem, ale zostało niewiele i jest fajnie, nie czuję się jakoś źle i bardzo dziękuję organizacji, że dali mi ten catchweight, bo chciałem po prostu zobaczyć, czym mój organizm jeszcze będzie w stanie robić 7-7-6, a wydaje mi się, że dostałem tu odpowiedź po prostu na to, co teraz się czuję i jak to wygląda i ile ważę, że 7-7-6 też zrobię, więc No dobrze wróży na przyszłość. O. A kontrakt podpisany teraz na jedną walkę, czy od razu już dostałeś perspektywę na więcej? Nie, jesteśmy podpisani na jeden. Ja nie wychodzę poza sobotę, jestem skupiony na swoim przeciwniku i na tym, co mam zrobić i na tym, jak chcę się zaprezentować przede wszystkim. Jakiś lekki stresik, ekscytacja po takiej przerwie? Wiesz co, powiem ci, że ekscytacja to na pewno, stresik też jest, ale to też mówię zawsze po dopierwszym, stres zawsze będzie, tylko ważne to, żeby on ci nie zabrał, a żeby ci dodał. Ja też tak z ciekawości odkryłem coś sobie na początku roku, startując właśnie na ADCC i zamierzam też to właśnie przekminić od razu na MMA. Uwolnić, że tak powiem, bestię i mam nadzieję, że ta bestia się po prostu narodzi w sobotę, nie? Nie boisz się tej mitycznej rydzy? Nie, bo Adam Bryż wrócił po 10 latach, Igor wracał nieraz po 2 czy 3, bo też miał tam czasami kłopoty ze zdrowiem i chłopaki bardzo dobrze pokazali mi, że to często jest takie zabobon i jak ty w to uwierzysz, że będzie ta rdza, to ta rdza się pojawi, a ja w to nie wierzę. I mam nadzieję, że się nie pojawi. No to czekamy w takim razie na sobotni pojedynek. Dużo zdrowia do tego czasu oczywiście. No i powodzenia w sobotę. Super, bardzo dziękuję. Trzymajcie kciuki, oglądajcie i wielka piona dla In The Cage, bo jesteście tu zawsze, a jestem bardzo często na gali, a jesteście jedynymi ludźmi, którzy tu jesteście. Także wielki szacun dla całej redakcji. Tobiasz Lepszet, KSW 99. No walka w sumie nie w Czechach, tylko ostatecznie w Polsce, ale witamy ponownie w KSW. Witam, dzień dobry. No to co, po ostatniej walce jakieś wnioski wyciągnięte? Zdecydowanie, wnioski wyciągnięte i też zmiany wprowadzane w trening. Na pewno ta przegrana po prostu boli na tyle, że trzeba jakieś zmiany wprowadzić. Zdradzisz nam, jakie to zmiany? Z wielu stron są zmiany. Więcej treningów indywidualnych przybyło. Jak już stójka, jak parter, tak zapasy. Dietetyka mam nowego, co jest też bardzo duża zmiana. No, więc tak.
Tak, już wspomniałeś o dietetyku, no to jak sytuacja wagowa na te dwa dni przed galą? Dwa dni, no zostało mi teraz zrobienia niecałych 4 kilo. Wiadomo, już zjadłem jakieś posiłki, wypiłem troszeczkę wody, więc coś jeszcze, może nawet jeszcze mniej. Zobaczymy, ile będzie wieczorem i myślę, że bez problemu zrobię wagę. No. Ale samopoczucie widzę dobre. Tak, czuję się świetnie. Naprawdę to jest też właśnie praca mojego nowego dietetyka, Józefa Feldmana, Jacka, sorry, i przez to też się czuję tak świetnie. Na ostatniej gali gdzieś tam zostałeś, myślę, rzucony na troszkę głębszą wodę z bardziej doświadczonym zawodnikiem. Teraz, powiedzmy, ta poprzeczka chyba ciut niżej zawieszona, oczywiście bez absolutnie deprecjonowania rywala, ale, no, ale chyba gdzieś stylistycznie i chociażby samym rekordem gdzieś rywal bardziej dostosowany do ciebie. Tak, z tym się zgadzam, pewno. Jestem pewny w każdej płaszczyźnie, pewny siebie. Jestem naprawdę zajebiście przygotowany i wiem, że będzie dobrze. Jedyny taki jego, można powiedzieć, atut, który może w walce mieć, to będzie to, że może będzie cięższy, prawdopodobnie, bo bija z większej kategorii wagowej. Pierwszy raz się bije w 6-1, mam nadzieję, że zrobi tą wagę. I to może grać w jego, no po prostu po jego stronie, ale nawet tego się też nie boję. Jestem na tyle dobrze przygotowany, że wiem, że te kila nie będą grały takiej roli, wręcz może nawet przeciwnie, bo będzie zbijał dużo kilo i będzie się męczył i będzie zmęczony. No dobrze, no to co, to w takim razie życzę, no na ile może być miłe zbijanie od tych ostatnich kilogramów, no i co, i powodzenia w sobotę. Ja myślę, że będzie miłe, już się nie mogę doczekać i dziękuję. Michał Sobiech przed galą KSW 99, znowu w Czechach, taki twój drugi dom, można powiedzieć, się robi. No trochę tak, ale w zasadzie wiesz, wszystkie rzeczy te teraz techniczne tutaj, a gala w Polsce, więc w sumie chyba się cieszę, że w Polsce. No to co, ostatecznie formuła pojedynku się nie zmieniła, zostaje MMA. Tak. Zmieniło się wszystko oprócz formuły. No właśnie. Jeszcze nie wiadomo, nie? Jeszcze jest chwila do gali. Jeszcze zawsze możecie dogadać, aż KSW Epic to nie jest, ale zawsze. Ale hala to sama w sumie. Teraz myślę, w czym bym chciał zawalczyć. W jakiej formule? No. Na zasadach Pride. No, to jest w sumie ciekawe. No właśnie, no bo co, zmienia się limit wagowy, zmienia się rywal, ale ostatecznie te zmiany gdzieś tam nie wytrąciły cię z tego rytmu przygotowań? Z rytmu mnie nie wytrąciły, z rytmu mnie wytrącało mnóstwo razy coś innego, ale takie wytrącenia są chyba też potrzebne i chyba każdy zawodnik się z tym gdzieś zderza. Rywal się zmienił na totalnie innego, stylistycznie stylistycznie. Więc tak naprawdę wszystko, co szykowaliśmy przez poprzednie 2 czy 3 miesiące, trzeba było pozamieniać, przebudować i plan jest totalnie inny niż był na tą walkę. Dużo osób gdzieś tam z otoczenia mówi, że to rywal łatwiejszy, że ta walka może być bardziej ciekawa dla oka, dla publiczności. Mnie to chyba, emocjonalnie mnie to, wiesz, troszkę mnie to ruszyło na początku, że o kurde, zmienia się rywal, ale finalnie chyba mi to obojętne, z kim się bije i zawsze to mówię, nie? Że chyba mi to obojętne, więc tak miało być i tyle. No ale tak jak mówisz, zmiana stylistyczna, więc te przygotowania musiały gdzieś tam się na pewno zmienić i pytanie, czy właśnie zmieniły się na plus, bo stylistycznie, nie wiem, bardziej ci leży, czy właśnie wręcz przeciwnie może? To, czy mi leży, to się okaże w sobotę, gdzieś koło 21. Mam nadzieję, że będzie mi leżał, a potem będzie leżał. Kurczę... Nie wiem, czy mi bardziej leży. Nie ma chyba tak. No jakby muszę zagrać swoją grę. W poprzedniej walce za bardzo się chciałem... Skupialiśmy się na tym, że muszę wykluczyć silne strony przeciwnika i wiem, że to był zajebiście strategiczny błąd, bo na wojnę idziesz zabijać, a nie ginąć. I teraz podchodzę do tego inaczej i mam zamiar zawalczyć nie tak, że ktoś jest dla mnie trudniejszym, łatwiejszym przeciwnikiem, tylko mam zamiar po prostu zawalczyć po swojemu, tak jak to kiedyś bywało. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
no ten limit wagowy to by zadziałał powiedzmy trochę na plus, w sensie no, nie musiałeś się zbijać, więc w pewnym momencie chyba jak się zmienił, no to wiedziałeś, że będziesz miał te chyba 3 kg więcej tak zapasu, no to rozumiem, że powiedzmy na plus o tyle wpłynęło, że wiedziałeś, że nie będziesz miał ciężkiego zbijania, no bo gdzieś pewnie już ważyłeś trochę mniej niż na początku przygotowań wtedy. Było trochę problemów z tą wagą, nie ma co ukrywać. W ogóle ten kamp to był drugi najtrudniejszy kamp w moim życiu. Taki sam był przed walką z Patrykiem Kaczmarczykiem. Był długi, z problemami, z wszystkimi innymi rzeczami. Ale takie kampy finalnie kończą się mocnymi walkami, więc liczę, że i tym razem tak będzie. Ten limit się zmienił na wyższy. Dla mnie lepiej, że się zmienił, bo byłby problem z tamtym niższym na pewno. Z różnych przyczyn, bardziej takich życiowych bym powiedział. Więc no super, zostało parę kilo i tyle. Z tego, co to gdzieś tam śledzę twoje profile społecznościowe czy grupę na WhatsAppie, to zauważyłem, że gdzieś tam różne kryzysy też chyba były. I takie ciekawe słowa jak na zawodnika, że gdzieś tam z jednej strony tego nienawidzisz, z drugiej strony to kochasz. I jak to wpływa na przygotowania, kiedy właśnie takie gorsze dni też się przydarzają, bo one są oczywiście częścią życia każdego z nas w gruncie rzeczy, ale jak to wpływa w przypadku no, przygotowań, które są gdzieś tam na konkretny cel, na konkretny dzień, na konkretną wagę? Może to wpływać dwojako. Albo cię to wybić i uświadomisz sobie, nie dam rady, bez sensu odpuszczam. Może cię to wzmocnić i być kolejną taką granicą, którą przekraczając stajesz się mocniejszy, silniejszy, pewniejszy siebie jako człowieka. U mnie tak było, bo były naprawdę różne popierdzielone rzeczy przez ostatnie 3 miesiące. Włącznie z przyjacielem w śpiączce, z problemami zdrowotnymi, jakimiś tam innymi rzeczami. Do tego stopnia, że gdzieś skończyłem na fotelu terapeutycznym, co też bardzo dużo mi dało i wszystkim jakby polecam w momentach, gdy jest trudno, ciężko, bo każdy z nas ma takie posrane chwile w życiu. Po prostu skorzystać, nie bać się korzystać z ludzi, którzy potrafią ci pomóc. Tak i sobie czasem z kimś porozmawiać. Jest to tak apelowo, no, bym już mu powiedział, ale teraz się coś przejęzyczyłem. Apelowo tak mówię, że nie bójcie się korzystać, to że nie jest żaden wstyd, nie? To jest narzędzie, które pomaga. Jak to wpływa jeszcze? Dużo zależy od tego, kogo masz dookoła, nie? Jakich masz ludzi. Ja mam najlepszych ludzi dookoła, jaki mogą sobie wymarzyć. Począwszy od mojej dziewczyny, od Filipa Lamparskiego, który jest ze mną w każdym przygotowaniach, w którym dzielimy się tym cierpieniem wspólnie i wspieramy się, kopiemy się w dupę, mówimy, dobra stary, odpocznij, dobra stary, zapierdalaj. Więc to dużo zależy od tych ludzi, od tego oczywiście, kim jesteś, co chcesz osiągnąć. Ale suma summarum, te wszystkie ciężkie rzeczy nas tworzą, budują, nie? I myślę, że tak trzeba podchodzić do wszystkich problemów w życiu, że to nie ty jesteś najgorszy, to jest problem, który trzeba rozwiązać i dasz się tego rozwiązać, jeśli chcesz. Czy mimo wszystko gdzieś ta walka jest dla ciebie też o tyle ważna, że no wiadomo, że ten twój rekord w KSW nie jest na ten moment wymarzony na pewno i gdzieś pewnie ona może decydować o... gdzieś może decydować o twojej przyszłości w federacji. No tak, mogą mnie wywalić po tej walce. Ja się nad tym zastanawiałem i to takie trochę... Wiem, że tak może być. Myślałem o tym, ale w ogóle mi to nie zaprzątało głowy. Jeżeli ja pierwszy raz mam tak przed walką, że nie zakładam przegranej. Pierwszy raz dopiero? Pierwszy raz tak mam, że nie boję się tego, że w momencie, gdy jesteś tam, gdzieś sam pojawiają się myśli, to te myśli są związane z tym, że moja ręka wędruje do góry, że jesteśmy na afterze po walce, że jestem uśmiechnięty, że wszystko jest okej, a nie takie, że jest negatywnie i ja mówię, nie, Michał, nie możesz tak myśleć, musisz to przebudować. Więc w ogóle nie zakładam tego scenariusza. Jeżeli tak będzie, to już tak wiem, że tak jest życie skonstruowane. Poradzę sobie z tym. Pójdę, stworzymy coś innego, coś nowego. Pójdę gdzie indziej się bić. Ale w ogóle nie rozpatruję tego scenariusza. Jest faktycznie tak, że byłaby to, gdyby coś, byłaby to trzecia przegrana. No ale walka z Patrykiem, ona mogła być dla mnie wygrana. Walka z Harem mogła być wygrana, bo mógł to inny lekarz przerwać. Walka z Patrykiem była taka sama, bo byłby inny sędzia i jeden by dał w drugą stronę. Więc no moja historia jest taka, wiesz, na granicy bujam, nie? Chodzę po takiej linii. Ale to chyba fajna historia. A ja bym chciał, żeby moje życie było fajną historią i taką jest. Zakładam, że tę walkę wygram. W zajebistym stylu zrobimy walkę wieczoru i w sobotę wieczorem będzie fajna impreza. To tego oczywiście życzę i jeszcze chciałem zapytać o
O co? O to, jak ty łączysz to wszystko, no bo te przygotowania, widzę, że nawet gdzieś tam robiąc wagę odpisujesz swoim podopiecznym, co też jakoś musi na pewno wpływać i rozpraszać cię w trakcie tego najcięższego okresu już Fight Weeku. Jest jedno słowo, które odpowiedziałem na to pytanie, i to jest pasja. Ja nie robię tego, bo muszę, nie robię, bo to jest moja praca, tylko robię, bo to jest moja pasja. Ja to po prostu kocham robić. I ja nie mam problemu wstać w czwartek rano, za 4 godziny wyjeżdżamy i siąść na chwilę po jakichś tam swoich rzeczach z telefonem, odpalić kilka maili i odpisać moim klientom, moim podopiecznym. Po prostu kocham to robić, mam z tego zajebistą przyjemność i tyle. Więc dzieje się dużo, ale na moich warunkach. Ładnie to skwitowałeś, myślę, że z tego samego powodu my jesteśmy tutaj, także także no to co, życzę Ci oczywiście na ile może być miłe zbijanie tych ostatnich kilogramów i powodzenia w sobotę. Super, bardzo dziękuję. Stefan Wojczak przed galą KSW99. So, Stefan, how are you? How is your preparation camp? Ahoj, Štefane, vítáme tě tady před gala 99 KSW. Jak se cítíš, jak šla příprava? Ďakujem pekne, cítim sa super, príprava bola dobrá, všetko prebehlo bez závad, takže tešíme sa už na tento event, keď to prebehne v sobotu. Hello, it's all good, so I'm feeling very good, all preparation was went really, really, really good, so I'm ready to show my performance. I want to ask how many kilograms is on the weight, because you look a little bit thin. Jak si na tom s váhou teďkom, protože vypadáš docela hubený? Ano, na konci som trošku pochudol, mám len 118 kg teraz, takže. Yeah. So now finally I have 118 kilos now, so I'm a little bit tiny now. Okay, so the weight is perfect for you. So when I look on the odds, so you are a huge favor between you and Martinek. Are you surprised about this? Once again, please. About the odds, but because Jo, vlastně není mezi váma takový rozdíl v rankingu, tak jestli je něco, co by vlastně jako by tě mohlo třeba překvapit u Michala Martinka, nebo jestli se znáte jako dobře. Poznať sa nejakým spôsobom nepoznáme, maximálne z videí, že máme napozerané tie zápasy jeden druhého a ja som pripravený na všetky stránky, ktoré môžu nastať v tom boji. I saw a lot of his fights on video and something like that, but I'm ready to show my performance. I'm ready for all of the sites what he can show me. Did you talk already with I don't know Wojciech or someone from KSW? This is maybe unofficial eliminator to the title shot. Jestli se zbavil třeba z KSW ohledně toho, jestli tohoto je třeba taková jako neoficiální eliminační titulová předšance? Ne, jakože oficiálně jsme se o tom nebavili, ale já to určitě ten zápas tak vnímám. Yeah, of course, it's third against the fourth, so I'm thinking about it. So this is something I don't know, maybe a little bit stressful about this because it's important fight for you, yeah? Je to něco, co tě stresuje, je to samozřejmě strašně důležitý zápas v tvé kariéře, tak je to něco, na co myslíš? Snažím se myslet vždycky len na ten jeden zápas a pro mě je důležitý každý jeden zápas postupně. I'm trying to focus on that next upcoming fight, so this is what I see ahead of me, so this is only what I see. Okay, so good luck on Saturday, of course, and have a nice rest of the days, rest of the preparation. Hodně štěstí v tom zápase. Thank you. Thank you. Josef Stramer przed KSW 99, no i perypetie z zmianą rywala, o to na początku bym zapytał, czy gdzieś tam wytrąciło się to z rytmu przygotowań. First of all, let's ask about the opponent's change. So was it a big factor in order to like somehow keep you unfocused or something? No, I think it's not. It's okay. Take your time. Kurwa. So it's, did it affect you or not? No. It is. That doesn't mind because I am prepared good. So we will see. I know he's stand up. Mm-hmm. So.
we'll see what I can do with stand-up guys. Okay. Nie za bardzo na mnie to wpływa, szczerze mówiąc, bo jestem po pierwsze bardzo dobrze przygotowana, a po drugie znam styl swojego nowego przeciwnika i znam jego stójkę i też jestem na nią przygotowana, więc zobaczymy, jak będę mógł sobie z nią poradzić. No właśnie, ta stójka, jeżeli chodzi o Wojtka Kasiaczko, jest mocna, no wiadomo, że on się wywodzi z tych właśnie sportów stójkowych, więc czy to gdzieś jest, będziesz szukał właśnie może bardziej gry parterowej przeciwko rywalowi, który w samym MMA nie jest jeszcze aż tak doświadczony? You mentioned he stems from striking sports, so are you willing to rely more on grappling or any different sources of MMA or just keep on fighting in stand-up? What I said, because I think we can fight in stand-up, but we can fight and on the ground. We will see how fight will come, you know. Okay. Bez względu na to, jak walka się potoczy, mogę podjąć walkę zarówno w stójce, jak i w parterze. Wszystko zależy od ferworu pojedynku. Według bukmachera Fortuny nie jesteś faworytem w tym starciu. Czy tobie robi to jakąkolwiek różnicę? Czy zwracasz na to uwagę? Czy jesteś też zaskoczony tym, że ten kurs na ciebie jest wyższy? Mm-hmm. So you're the underdog. You're not in favor when it comes to odds. Do you even care? Does it play a big role in your preps, in your mindset? No, I love when I'm underdog because there is no pressure on me. Mm-hmm. Bardzo lubię startować z tej niższej pozycji, z takiej bardziej niedocenianej, bo wtedy nie ma za dużo presji, która na mnie ciąży. Czy możemy się znowu spodziewać jakichś szukania właśnie trójkątów połączonych gdzieś z łokciami, tak jak to było w ostatniej walce, no bo być może właśnie to będzie przepisem na sukces. Mm-hmm. Last time you astonished us with your triangle technique combined with elbows. Can we expect such technique this time as well? We will see, but I have some techniques what can I do in a fight, so we will see what I do. Mm-hmm. No tak naprawdę to zobaczymy, ale faktycznie przygotowałem różne techniki, myczki, sposoby, które mogą być w walce zastosowane, więc poczekajmy. Wojtek Kasiaczko przed galą KSW-99 w Czechach, witamy. Dzień dobry wszystkim. No to przede wszystkim powiedz, kiedy ty dostałeś ofertę wskoczenia tutaj na zastępstwo i czy długo się musiałeś zastanawiać nad wzięciem tej walki? O ile dobrze pamiętam, jakoś 4 tygodnie, chyba było równo 4 tygodnie do walki. No zastanawiałem się dosłownie moment. Jak dostałem informację od mojego menadżera, to po prostu zadzwoniłem do trenerów, bardziej informacyjnie od razu to klepnęliśmy. No i tyle, a tak naprawdę na ten termin przygotowywałem się dobre 2-3 miesiące, bo chciałem mieć po prostu walkę w tym terminie. Wręcz sobie wymarzyłem to, że ktoś wypadnie i ja wejdę na KSW, także idealnie wszystko się złożyło. Czyli można powiedzieć, że pełny obóz przygotowawczy przed tym pojedynkiem? W 100% pełny obóz przygotowawczy. No to przede wszystkim, czy coś się zmieniło, coś dodałeś, odjąłeś w tych przygotowaniach? Wydaje mi się, że największą różnicą było to, że bardzo dużo wieczorami grałem na konsoli, zwłaszcza w tym okresie około 2-3 tygodnie do walki, żeby nie chodzić spać wcześniej. Czyli żeby się przygotować gdzieś na późniejsze godziny? Tak, i konkretnie to w strzelanki. A w jaką? Fortnite ostatnio pykałem. I jak wyniki? Całkiem nieźle. Gonię jeszcze lepszych, ale jest dobrze. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o stricte przygotowania pod walkę już tak stricte na sali, to bez zmian. Nie no, zawsze oczywiście są zmiany tak poważnie, no to nie jest tak, że się robi to samo od 5 lat powiedzmy, czy coś w tym stylu. Cały czas są jakieś zmiany, no ale nie oszukujemy nikogo, jestem uderzaczem, więc to jest moją najmocniejszą stroną, a cały czas też podrasowujemy ofensywę zapaśniczą, ale głównie defensywę. Właśnie o tym rozmawialiśmy też chwilę z twoim rywalem, zresztą on w poprzednim pojedynku, jak pewnie miałeś okazję zobaczyć, wygrał gdzieś tym trójkątem, tam nagroda dodatkowo za występ wieczoru, więc możemy się spodziewać, że pewnie będzie szukał gdzieś tych technik kończących być może bardziej na ziemi, jeżeli chodzi o ciebie, czy właśnie to był gdzieś główny aspekt, pod który się przygotowywałeś, żeby jednak tą defensywę chronić, czy też ewentualnie, żeby zaskoczyć go jakąś ofensywą? No jasne, na wszystkie rzeczy się trzeba przygotowywać, no ale prawda jest taka, że w tej ostatniej walce poddał swojego przeciwnika sam, będąc na plecach, więc szczerze mówiąc wątpię, że taka sytuacja będzie miała miejsce teraz, no chyba, że po jakichś ciosach, powiedzmy z mojej strony, bo ja nie będę przecież dążył do tego, żeby gdzieś tam
w gardzie z góry, czy coś w tym stylu. Nie ukrywam, że będę chciał rozstrzygnąć sprawy w stójce. Czyli możemy się spodziewać znowu mocnych uderzeń. Tak. No dobrze, no to jak z wagą sytuacja jeszcze wygląda? Czy dużo zostało, bo widzę uśmiechnięty, raczej nie wyglądasz, jakbyś był mocno skatowany tym cięciem, więc chyba wszystko idzie zgodnie z planem. Jest to pocieszające z twojej strony, jeszcze sporo zostało i zrobię jak zawsze. A sporo zradzisz nam ile? Teraz się nie ważyłem, powiedzmy 5 kilo, rano było 5 kilo. No to wyglądasz i humor dopisuje jak na to, że jeszcze jednak najcięższa część przed tobą mimo wszystko. Uwaga jest od tego, żeby ją robić. Powtarzam to też moim zawodnikom, no trzeba. Twój brat oczywiście pewnie standardowo w narożniku? Tak. No dobrze, no to co możemy więcej życzyć? Owocnego zbijania tych ostatnich kilogramów i powodzenia w sobotę oczywiście. Bardzo dziękuję. Karol Kutyła przed KSW 99, no to witamy w KSW przede wszystkim. No, bardzo się cieszę z tego powodu i chcę dobrze się to pokazać. Od razu mówię, że na pewno będzie wojna. No właśnie, jakiś bardziej to jest stres czy ekscytacja przed debiutem w KSW? Nie, no ja się bardzo cieszę. Kurczę, zawsze musiałem jeździć, odwiedzać za granicą te duże organizacje i tu w końcu nasza rodowita mnie przywitała, więc bardzo się z tego cieszę. W Ostrawie. W Ostrawie, ale gala w Gliwicach, więc gala w Polsce mimo wszystko, także nie będzie tak źle. No to co, czego możemy się spodziewać? No bo walka wzięta gdzieś na... Kiedy dokładnie się dowiedziałeś? Dokładnie 3 tygodnie temu się dowiedziałem, w drodze na Niemcy, więc byłem w trasie i to naprawdę byłem chwila zastanowienia i nawet się nie wahałem i wiesz, od razu zaakceptowałem, co nie? Czyli od razu nie było mowy tutaj, że... Nie, zero kalkulacji, co nie? No takie, wiesz, takie propozycje to się zdarzają raz na jakiś czas i czekałem na to. Czyli mimo wszystko, mimo że rywal mocny, doświadczony, to nie było tutaj zawahania? No nie, ja lubię też tym bardziej z mocnymi rywalami się zmierzać niż kurczę jakoś tam słabiej wyglądającymi na papierze i wiesz, to tam kurczę zawsze moja motywacja gdzieś to uciekała. Czasem no zdarzyło mi się potyczki z takimi. No właśnie, bo ten twój rekord to taka sinusoida swoista, możemy powiedzieć. Ostatnio na lepszej drodze, myślę, że też stąd pewnie włodarze zdecydowali się zaprosić ciebie tutaj do federacji, ale rozumiem, że chcesz podtrzymać dobrą pasę. Nie, tylko już same wygrane. Czyli czego możemy się spodziewać w sobotę w klatce? No, na pewno dobrej walki. Ja wiem, że to kurczę, każda płaszczyzna będzie u Michała. Na pewno, wszystko się będzie działo. Wiem, że poza treningami w Radomiu też troszeczkę w skrze robiłeś, więc pytanie, czy gdzieś te... No, teraz w skrze nie robiłem, tylko teraz akurat siedzę w Niemczech, muszę trochę sobie sytuację finansową poprawić. No i co? I trenowałem w UFD Gym, co? Tam też miałem mocnych sparring partnerów, więc... Czyli właściwie no, w tych przygotowaniach może nie, ale ogólnie 3 kluby gdzieś tam się przeplatają, rozumiem? Tak. No, głównie to sparingi, no. Nic więcej, a wiedzę czerpię od naszego trenera. A kto w narożniku? No, trener German, Patryk Kaczmarczyk i Damian Zuba. No to co, mówisz, że pełen przekrój, więc na co najbardziej się nastawiasz po twojej stronie? Czy ty będziesz szukał gdzieś bardziej stójki, czy może wręcz przeciwnie? Nie, no mi się wydaje, że to już wszystko będzie, tak naprawdę. Ostatnio pokazałem, że też dobrze ruszam się w zapasach, więc wszystkiego po mnie można się spodziewać. Czy kontrakt jest na jedną walkę, czy gdzieś już masz zagwarantowane więcej występów? No na razie na jedną, ale to już wiem, że będę szykować na kolejne walki. No dobrze, to pewność siebie jest. Kilogramów jeszcze dużo zostało? Szczerze nie wiem, z rana gdzieś koło 5, no coś takiego, no ale nie wiem ile teraz. Ja bym dopytał o galę w Radomiu jeszcze, bo ma być gala w Radomiu na początku roku, nie wiadomo dokładnie kiedy, no ale jeżeli byłby to styczeń, luty i tu by się udało wygrać, to rozumiem, że plan oczywisty. No, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że w Radomiu bym zawalczył, no. Mam taką nadzieję. Czy wiesz już coś o planach w takim razie też Patryka, czy będziemy mogli go tam ujrzeć, jeśli plotki się potwierdzą? Nic nie wiem na tą chwilę. Ostatnio tylko się z nim przeciąłem i tyle tak naprawdę. Trochę pogadaliśmy, nic więcej poza tym. No dobrze, no to co, no to w takim razie powodzenia w tym zbijaniu kilogramów i powodzenia też w klatce w sobotę. Dziękuję bardzo. Kacper Kosierzemski przed KSW 99. Jak samopoczucie? Wzorowo. Nigdy się tak dobrze jeszcze nie czułem przed ważeniem. Waga sama leci,
sztos. To czego możemy się spodziewać, bo patrząc na wasze pojedynki, to no, szykuje się, myślę, dość krwawy pojedynek z tendencją na walkę wieczoru. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Mam kilka gameplanów do wykonania w tej walce. Zobaczymy, który zadziała. Obie ten to zawsze. Właśnie patrząc na twoje walki, no to by się człowiek raczej wie, czego spodziewać. Nie, no kurde, mam bardzo mocnego rywala teraz. Nie szukając sposobu, no nie wydaje mi się, że ta walka w jakikolwiek sposób może być nudna, więc kurde, no co mam powiedzieć. Mam nadzieję, że skradniemy show, ale mam też nadzieję, że to nie będzie walka wieczoru na wyniszczenie, tylko jak już ma być bonus, to albo knockout, albo poddanie. No tak patrzę, zerknąłem sobie przed chwilą na kursy bukmacherskie i nie jesteś faworytem w tej walce. Czy to jest zaskoczenie, bo gdzieś chyba, nie wiem, czy może mnie popraw, ale mam wrażenie, że ty całkiem lubisz być underdogiem. Tak, no zazwyczaj jak byłem underdogiem, to wygrywałem. Ostatnio byłem jeszcze większym underdogiem z Wiktorem, a udało mi się jednogłośnie wygrać tą walkę, więc no kurde, tak naprawdę nie patrzę na te kursy, bo czy to będzie underdog, czy będę faworytem, to zawsze muszę tak samo zmotywowany wyjść do walki. Nie? Czy co-main event no, na takiej gali to jest gdzieś tam jakieś wyróżnienie dla ciebie? Jest to bardzo duże wyróżnienie. No kurde, wiadomo, jest to może i mniejsza gala, ale no, walka w co-main evencie na KSW, no to jest dla mnie mega wyróżnienie i mam zamiar wykorzystać tę okazję do cna. Te zawirowania, że gala jednak nie odbywa się tutaj, gdzie jesteśmy w Ostrawie, tylko będzie w Gliwicach, w tej małej hali, no to dla ciebie coś zmienia? No bo wiadomo, że pewnie tutaj na tej hali za oknem wypełnionej kibicami pewnie by się walczyło inaczej niż przy małej, która jeszcze póki co nie jest nawet wyprzedana. No tak, no trochę żałuję, no bo jednak pokonanie takiego rywala tak znanego w Czechach i podejrzewam, że tutaj pół hali to by było jego. Właśnie jego chyba tutaj nie przepadają tu za nim chyba, bo on jest kibicem jakiegoś klubu z tego co pamiętam i w Ostrawie chyba za nim nie przepadają, ale no mimo wszystko czeska publika. No tak, no tak, czeska publika, no raczej, chociaż no teraz nawet nie wiem, czy by, w Liberce bardzo dobrze byłem odebrany ogólnie przez czeską publiczność, więc może i mi by kibicowali, nie? No ale zawsze fajniej się u kogoś wygrywa, nie? Niż jednak u siebie, ale no, też nie są u siebie, no Gliwice też nie są jakby moim regionem, więc... Tak czy siak, wchodzi się do klatki, to wszystko jest tak samo, nie? No to Czechy w sumie szczęśliwe dla ciebie póki co. No na razie mam 1-0 w Czechach, więc tak, można powiedzieć, że tak. Mam nadzieję, że utrzymam tą pasę. No to co, ile jeszcze kilogramów ci zostało? Niedużo. Miałem dzisiaj rano 82 chyba kilo, więc jeszcze dzisiaj pewnie zeszło. Zobaczymy, zaraz się zważę, jeszcze tutaj nie ważyłem. Więc jak na biura przystało, tych kilogramów dużo nie ma. I tak zaczynałem z progu dużo większego niż zazwyczaj. Więc mam nadzieję, że na walkę też odbiję więcej, no bo jednak te kloce z tego 7-7 mają nade mną tą przewagę paru zawsze kilogramów ładnych, więc teraz 5 będzie ważyć te 1,5-2 kilo więcej niż zazwyczaj. Dużo kibiców zamierza przyjechać do Gliwic, no bo aż tak daleko nie mają. No, tylko znowu też trochę później się dowiedzieliśmy o tych Gliwicach, ale no prawie stówka, tam 80, pod 90 biletów sprzedałem, więc całkiem pokaźna grupa. No to nie wiem, ile wchodzi do tej mniejszej hali, ale faktycznie na brak dopingu nie będziesz mógł narzekać. No nie, no to akurat na takiej hali te 90 osób myślę, że zrobi hałas równoznaczny z tym, co robią kibice tutaj, nie? No dobrze, no to co, to czego ci życzyć na te ostatnie godziny właściwie przed ważeniem i paręnaście godzin przed walką? Zdrowia, tylko zdrowia i tak naprawdę cała reszta jest w moich rękach, nie? No to widzę, ale widzę, że humor dopisuje mimo robienia wagi. Mi zawsze dopisuje humor, nawet tak, że pogadamy rano, nie? Ale no nie, no jeszcze czuję się naprawdę dobrze, więc mam nadzieję, że cały proces przejdzie płynnie, tak mamy zaplanowane i naładuje się, no i co, i najważniejsza walka w życiu, nie? Chyba w waszym klubie bez humoru to ciężko by było przetrwać. No nie, tam musisz być lekko odklejony, nie? No dobrze, no to w takim razie czekamy, to raczej clinch w stylu Harego nie będzie, chociaż zobaczymy, bo mówisz, że może wreszcie bez krwawej bijatyki, także nie wiem czego się spodziewać, ale miejmy nadzieję, że walka będzie godna co-main eventu. Tak, no nawet chyba jakbym chciał, to ciężko by mi było zrobić anti-striking, nie? Ale no zobaczymy co walka przyniesie, no bo tak naprawdę reaguje się
na przeciwnika i na jego zachowania. Mam tam parę asów w rękawie, zobaczymy, może jak wiesz, wlatającą balachę na kolano jakąś wyciągnę. Coś tam mamy przygotowane, nie? No tak jak mówisz o anti-striking, to cię spytam w takim razie o typ na main event KSW 100. Raczej Bartos. Miałem okazję z nim porobić wiele rund, bo tam jeżdżę często do Octopusa, jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jest dużo młodszy, potrafi trzymać cios przede wszystkim, ani jednej porażki nie ma przez, w ogóle nie ma ani jednej porażki, a tym bardziej przez TKO albo przez knockout i myślę, że fizycznie, że z Mameda zajedzie po prostu. O, taki mam typ. Ale myślisz, że przed czasem jest w stanie skończyć? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o, może nie knockout, ale jakieś poddanie może być, że zajedzie go kondycyjnie i w trzeciej rundzie gdzieś go podda. No to zobaczymy w takim razie. Wybierasz się na setkę? Tak, będę. No dobrze, no to czekamy oczywiście w takim razie, tak jak mówiłeś, zdrowia. No i powodzenia w sobotę. Dziękuję, trzymajcie kciuki, oglądajcie, bo ta walka na pewno przysporzy sporo emocji. Bartosz Kurek przed KSW99, witam. Siemanko. No to jak to jest zmienić dyscypliny z siatkówki na MMA? Nie oczekiwałem tego pytania. Nie no, wiedziałem, że będzie zadane, ale nie jest na to przygotowany. No jak to jest? No, w ogóle nie wiem, co mam odpowiedzieć na to. Nie no, oczywiście, że żartujemy sobie, ale tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem kamer, nie tylko imię i nazwisko to samo, bo podobieństwo jest jakieś tam między wami jest, no ale dobrze, przejdźmy oczywiście do rzeczy poważnych. Jak się czujesz przed debiutem w KSW? Kurde, bardzo dobrze się czuję, cieszę się, że jestem w tym miejscu. No dla mnie to jest wielka szansa i zamierzam ją wykorzystać, nie? Po prostu bardzo doceniam każdą chwilę tutaj, jest to dla mnie taki zaszczyt, że jestem w tej federacji, w tym miejscu. No kiedyś było znacznie gdzieś tam trudniej się znaleźć oczywiście w KSW, no teraz przez ilość gal też tych angaży jest więcej, więc twój rekord po dwóch walkach zawodowych pozwala gdzieś na ten angaż, ale jest jakaś presja troszeczkę, jakiś stres z tym związany, czy wyłącznie gdzieś tam ekscytacja? Kurde, stres jest taki minimalny, no ja tak za bardzo się tymi walkami nie stresuję, myślę, że jestem dobrze mentalnie ułożony na to wszystko i ekscytacja jest, bo wiadomo, KSW jest dla mnie wielką rzeczą, ale stresu jakiegoś wielkiego nie ma, nie? Jestem dobrze przygotowany na to i mentalnie i fizycznie, także jestem gotowy. No to zapytam o to, że jednak bukmacherzy za faworyta wskazują twojego rywala, czy jakkolwiek tobie to coś zmienia, czy może właśnie to z kolei trochę zdejmuje presji, że jesteś jednak underdogiem. Jak ty się z tym czujesz? Wiesz co, na to się w ogóle nie patrzę. Tam widziałem, że kursy, nie jestem jakimś takim mega underdogiem. Dość bliskie. Tam troszkę jest, nie? Także dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia żadnego. Zero. No to na ile analizowałeś walki swojego rywala? Troszkę tylko. Wiemy, że jest bardzo dobrym bokserem, jakiś tam gameplan na niego mamy, ale też jakoś nie przeglądaliśmy się tym jego wcześniejszym walkom tak bardzo, jakoś bazowaliśmy na tej ostatniej walce z Dawidem Kasperskim i tam patrzyliśmy jakieś luki jego i mocne strony. Głównie ta ostatnia jego walka w KSW przeanalizowana była. Czyli coś z gameplanu nam zdradzisz, czy zachowujesz to w tajemnicy na razie? Nie mogę, strzeliłbym sobie w kolano chyba. Jakiś tam gameplan mamy, ale to zobaczycie wszystko w sobotę. No to jeszcze zapytam w takim razie, jak z wagą sytuacja, dużo do zbicia? Nie, ja ważę na co dzień 95 kilo, także u mnie, mówię, no to jest moja jedyna walka w tej kategorii półciężkiej. Wziąłem ją tylko ze względu na to, że jest to KSW. Następne walki będę na pewno toczył 84, ale uważam się za silnego zawodnika. Robiłem z zawodnikami ważącymi ponad 100 kilo i nie odstawałem. Dlatego wiem, że dam sobie radę, nie? Także u mnie zbijanie wagi to jest po prostu dieta do tego do 93 kilo. Żadnego tam odwadniania nie robiłem, a to też będzie moja przewaga, bo wiem, że kondycyjnie będę dużo lepszy niż on. No wiesz, obecny i były mistrz są naturalnymi 8-4 tak naprawdę w KSW, także może coś w tym jest. Obecny mistrz 93. No Rafał Haratek oryginalnie w 8-4 i wcześniej Ibrahim Czuzigajew też właściwie, także że może jest to jakiś sposób. No myślę, że jest, także to będzie też gdzieś moja przewaga, będę lepszy kondycyjnie i też jak patrzyłem to Krzysztof Głowacki, on też chyba tak waży 97 kilo na tych walkach, a też sobie tam dawał świetnie radę ostatnio, nie? No tak, z nim też była mowa, że może byłby w stanie nawet zejść do 8-4, no, także myślę, że na pewno by był w stanie, no.
No to czego możemy się spodziewać od Ciebie w sobotę w klatce? Kurde, no na pewno walka do końca, nie odpuszczę na sekundę. Mocne ciosy na pewno będą. No i myślę, że tak, no na pewno to, że dam siebie 100% i nie odpuszczę na sekundę, nie? Na pewno tanio skóry nie sprzedam. Ten kontrakt z KSW jest podpisany na razie na jedną walkę, czy może masz już zaoferowanych więcej? Nie, to jest tylko walka, dostałem teraz na jedną walkę, jak po prostu wygram, to jest tam droga. Artur Gwóźdź, mój menadżer, mówi 84 otwarta na kontrakt, nie? Także walczę o kontrakt. No to dobrze, no to w takim razie życzę powodzenia oczywiście, żeby ta walka jak najlepiej poszła, no i co, i powodzenia w sobotę w klatce. Tak, dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do oglądania. Dzięki. Mateusz Juracek przed KSW 99, no to jak samopoczucie przede wszystkim? No czuję się fajnie, wszystko jest fajnie, waga super, treningi, właśnie cały czas jsem zrobił na 100%, nie było żadna kontuzje, także wszystko jest bardzo dobrze. No to miała być walka w Twoim kraju, w Ostrawie, ostatecznie są Gliwice, czy jakkolwiek to wpływa na Twoje przygotowania, na samą walkę? Nie ma to żadny wpływ na mnie, walka jest w ten dzień, coś jest super, nie jest żadna zmiana, jenom zrobimy tutaj w Ostrawie wagę, a potem w sobotę wieczór będziemy walczyć w Gliwicach, za mnie jest to premiera w Polsce, także moc z tego cieszę, że będziemy pierwszy raz w Polsce zawodzić, także za mnie jest super. Jak to jest tutaj z Ostrawą, no bo z tego co wiem, gdzieś tam masz sympatie kibicowskie z innym klubem, który niekoniecznie pała sympatią do drugiego, czy tutaj w Ostrawie jesteś odbierany pozytywnie, negatywnie, jak to wygląda? No z innym klubem, ze Slavią Praga, to jest mój klub, a tutaj nasz rywal Baník Ostrava, także ja jestem w tomto mieście gościem. No a tak to jest proste, no, že chlopáci tutaj mňa nelúbia a nepřišli by mi sem kibicovať, ale tak to jest normálne a už som tutaj valčil dva razy a Ostrava má super publikum, super kibicov pro MMA. No a futbol, to jest futbol, to jest inna gra. A czy mimo wszystko gdzieś dużo kibiców możemy się spodziewać na hali? Nie, teraz było to w Gliwicach, jest to daleko, także kibicy teraz nie przyjechają, ale wszyscy mi piszą z Czech a z Pragi mam podporu bardzo, bardzo mocną a czuję, że chłopacy, gdyż tutaj nie będą, tak jest tu ze mną takim duchem energicznym, także to jest za mnie moc pozytywna siła pro mnie do walki. No to czego możemy się spodziewać w klatce, bo patrząc i na Twoje występy, i na Kacpra, to zapowiada się taka dość krwawa wojna. Będzie, on jest taki krwawy zawodnik, idzie do końca, ale ja kocham takich zawodników, a gdyż mam takich zawodników, tak zrobię jeszcze lepiej walka, niż gdyż mam z takimi taktycznymi, także za mnie úplně super przeciwnik a moc się cieszę, że jutro spolu zrobimy fajnie walkę. Czyli możemy się spodziewać, że bonus za walkę wieczoru gdzieś tam będziecie polować? O, tak, jest tutaj, jest to KSW, także tutaj jest dużo mocnych zawodników. Martinek Wojciak, to będzie super walka, także mamy bardzo mocną konkurencję, ale wierzę, że jest to taki adept na walkę wieczora. A do kogo typujesz w starciu Martinka z Wojciakiem? Martinka, to jest mój przyjaciel, ale znam go, wiem jak robi swoją pracę, robi treningi systematyczne, także wierzę, że Martinek wygra. Czy gdzieś liczysz, że KSW no, coraz szerzej rozpycha się na tym czeskim rynku, czy myślisz, może chciałbyś, żeby gdzieś w końcu znalazła się gala właśnie w Pradze? No w Praze by było najlepiej, bo dużo kibiców mi gadało, żeby przyjechali. Myślę si, że gdyby było w Praze, tak by przyszło 20 osób mnie kibicować. Zrobili mi mój sektor, taki kotel se w Česku gada, no a zrobili fajnie atmosfer, także ať już jest KSW w Praze, byłoby fajnie. No to my miejmy nadzieję, że faktycznie doczekamy się tego, no i co, w takim razie życzę zdrowia i powodzenia w sobotę. Dziękuję bardzo. Dominika Steczkowska przed debiutem dla organizacji KSW. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, no to od czego trzeba zacząć, to
nie KSW, a zaczniemy od Fenu. Mam nadzieję, że KSW się nie obrazi, ale oczywiście chodzi o Michała Borowskiego, więc czy było poświętowane, obejrzane na spokojnie, wyciągnięte wnioski, dalej z siebie zadowolony, tak jak po walce? Znaczy, nie świętowaliśmy za długo, bo musiałam na następny dzień wracać do siebie ze względu na to, że jestem dzisiaj tutaj, więc musiałam powrócić do ponownych treningów, bo tylko niedziela był taki malutki reset, ale mam nadzieję, że po sobotniej nocy będziemy się cieszyć i świętować podwójnie. Słuchaj, no w takim razie o kulisach zakontraktowania Cię w organizacji KSW. No nie da się ukryć, że szukano prawdopodobnie rywalki dla Twojej przeciwniczki sobotniej. Limit jest niestandardowy, bo takiej kategorii wagowej nie ma w organizacji KSW, więc od kiedy Ty wiesz? Bo podobna sytuacja była przy Fenie, też dla Laury szukano przeciwniczki, więc teraz szukali przeciwniczki Twojej rywalki. Jak wyglądały kulisy tego? Kiedy się dowiedziałaś w ogóle, że jest taka propozycja? No i jak na nią zareagowałaś? No bo umówmy się, że masz przeciwniczkę, która będzie w zawodowym MMA debiutować. To jest raz, a dwa, że no ma, wywodzi się generalnie nie do końca ze sportu. Tak, dowiedziałam się tak gdzieś 3,5 tygodnia przed galą, więc miałam dużo czasu na powiedzmy dopracowanie przygotowań. Byłam cały czas w treningu. Także byłam bardzo zadowolona. Menadżer mojej rywalki napisał w poniedziałek. Ja we wtorek porozmawiałam z trenerem. Mówię, czekaj trener, po treningu ci dam odpowiedź. Zrobiliśmy trening, mówię, bierzemy to. I tylko po prostu czekaliśmy na zatwierdzenie z tej drugiej strony. Generalnie domyślam się, że samo to, kto, w jakiej organizacji będzie toczyła się walka, było jednak kluczowe, a nie kto, z kim będziesz się biła. Znaczy na początku po prostu tylko termin dostałam i nie wiedziałam jaka organizacja, jaka przeciwniczka, ale weszłam po prostu w media społecznościowe menadżera i data się zgadzała, 19 października KSW, więc tak jakby się domyśliłam sama, że chodzi o Hankę z Czech i po prostu na drugi dzień menadżer zatwierdził, że to jest 19 października, KSW, Hanka 61-200. W takim razie powiedz mi, jeżeli chodzi o kontrakt, no my trochę rozmawialiśmy już na fanie, więc trochę więcej wiem, natomiast no widzowie nie wiedzą, więc o to zapytam. Tak jak wtedy rozmawialiśmy, powiedziałaś mi, że walka jest 6-1, ale przyszłość w KSW wiąże z 5-7. Tak, ta walka jest na 6-1. Dostałam propozycję, więc ją wzięłam. Żal było nie skorzystać, bo dawno chciałam być tutaj, gdzie jestem. Bardzo się z tego cieszę, ale docelową kategorią jest 57. Zapytam o kontrakt. Czy w tej konfiguracji kontrakt jest tak jak ostatnio często dobywa na jedną walkę, czy on już jest wielowalkowy? W tym przypadku tutaj na jedną walkę. Później zobaczymy, będziemy rozmawiać, bo tak jak mówię, nie ma kategorii 61, moja docelowa 57, więc będziemy toczyć rozmowy po pojedynku. Sama wyśledziłaś, z kim będziesz się biła, to teraz zapytam, jaka była Twoja reakcja, no bo KSW dość uczciwie do tego podeszło, wyzerowało jej rekord, przynajmniej tak na początku to wyglądało, no bo tam, gdzie się biła poprzednio, nie było zasad zawodowego MMA, zdaje się. Zresztą w ogóle ciężko znaleźć informacje, ponieważ czeska organizacja nie wbija profilu na Topology, na Sherdog, tak jak to jest w przypadku, no niestety, w przypadku polskiej organizacji. Więc nie w ogóle ciężko się dowiedzieć cokolwiek. No wiemy tylko tyle, że wygrała tam 4 pojedynki. Wiele więcej nie wiadomo. No i wiadomo to, że jest amatorką, że było też amatorskie MMA gdzieś pomiędzy. No i niestety też wiemy, że zasłynęła tym filmikiem. O tym filmiku raczej rozmawiać nie będziemy. Natomiast o tej sportowej odsłonie. Czy dla Ciebie to jest, traktujesz to jako wyzwanie? Czy pomyślałeś sobie, że banalna, łatwa przepustka do KSW? W jakich kategoriach rozpatrujesz ten pojedynek? No bo jest duża szansa, albo granicząca z pewnością, że nie postawi się tak jak Paulina Wiśniewska. No na pewno mam większe doświadczenie amatorskie, to prawda, ale każdą rywalkę traktuję jak wyzwanie, nie lekceważę, także przygotowuję się do pojedynku, jakby to była mistrzyni świata, tak. Natomiast jedna rzecz się zmienia na plus, miejsce, paradoksalnie, no bo w tym wypadku no wszystko się dzieje tu, w Ostrawie, natomiast wszystko do tej pory i jutrzejsze ważenie, natomiast no finalnie gala odbędzie się w Polsce. Więc pytanie brzmi, czy udało się przy tym przeniesieniu zgromadzić jakichś kibiców, jakaś grupka przyjedzie się dopingować? Tak, przyjedzie grupka z Łomży, najbliżsi, także cieszę się, że mogę przywitać rywalkę na ziemi polskiej u siebie, a nie ona mnie przywitać, tak, w klatce.
No, rekord zawodowy jest u Ciebie bardzo niski, natomiast no, jest ujemny, będzie szansa go wyrównać i będzie to jego swego rodzaju, no bo mówmy się, no, po zwycięstwie raczej kontrakt z KSW przedłużysz na więcej walk, będzie to swoistego rodzaju precedens, czyli zawodniczka z ujemnym rekordem wchodzi do KSW, wyrównując go rekord, podpisując się na dłużej, więc ja zapytam trochę od strony już Twojej kategorii docelowej, bo jakby, no, jakby wszyscy myślimy, no, jesteś faworytką tego pojedynku dość jasną, więc trochę myślimy o słabiej już dalej. Mówię o ekspertach, o dziennikarzach, o fanach. Czy ty masz przegląd kategorii 5-7? Wiesz, kto tutaj się mniej więcej bije, widzisz te rywalki i czy widzisz tutaj już gdzieś swoje kolejne przeciwniczki i czy myślisz, że każda będzie w swoim zasięgu? Tak, wiem, kto się bije w kategorii 57. No mówię, skupiam się najpierw na tym pojedynku, chcę go wygrać i to zrobię. A później zobaczymy, będziemy rozmawiać, jeśli uda się zdobyć kontrakt dalszy, to będę bardzo szczęśliwa i zobaczymy, co po prostu włodarze zaproponują. Tak? No, te dziewczyny, które się biją teraz w 57, to już trochę mają tych walk w tej organizacji, więc no, nie wiem, czy po prostu by mi je dali, ale jestem otwarta na propozycje, także zobaczymy później. Ja myślę, że ja przynajmniej większość kibiców żeńskiego MMA liczy na udany twój debiut z racji tego, że on będzie oznaczał dalszą przygodę w tej kategorii, w której zawodniczych zdecydowanie brakuje, jest ich za mało i oczekujemy po prostu na rozkręcenie kategorii. No, Wiktoria Czyżewska robi co może, staje na głowie, żeby przebić się do świadomości fanów z tym, że żeńskie MMA nie jest nudne i żeby ten pas się w końcu tutaj pojawił. I czy ty też masz takie przemyślenia jak większość zawodniczek, że brak pasa powoduje to, co widzimy, czy taki marazm w tej kategorii kobiet i gdyby pas się pojawił na horyzoncie, czyli jakiś po prostu trofeum, cel, to wszystko by trochę nabarało rozpędu. Może i tak, może by było więcej na przykład zawodniczek zakontraktowanych, bo jednak tą drabinkę trzeba by było stworzyć, prawda, i piąć się ku górze. Także myślę, że to jest fajny pomysł, ten pas i długo wyczekiwany chyba przez kobiece MMA tutaj, więc jestem za tym. Mieliśmy długą przerwę w zakontraktowaniu pierwszej Polki do UFC od czasu Karoliny czy Asi, czy Izy. 9 lat musieliśmy czekać na Klaudię Sygułę. To samo jest z pasem trochę, bo od czasu Rian Lipski też mamy chyba ponad około 6 lat bez tego pasa, także życzę, żebyś ty wzbogacił tę kategorię, żeby zaczęło się tam dziać. Przede wszystkim życzę udanych zbijania ostatnich kilogramów, no i życzę jak najlepszego pojedynku dla widzów i też tych, którzy temu żeńskiemu MMA nie kibicują. Dziękuję bardzo. Maciek Różański przed KSW 99, witam serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, no chciałoby się powiedzieć, chyba odpowiedni człowiek w końcu w odpowiednim miejscu, no bo po tylu latach spędzonych w różnych organizacjach, zagranicznych organizacjach, w końcu wzbogacasz kategorię 9-3 w KSW, której wzmocnień no oczywiście nigdy nie brakuje. No tak jak mówisz, w końcu, nie? Tak naprawdę myślę, że KSW dla każdego polskiego fightera to jest przystanek obowiązkowy. Tu tak naprawdę wszyscy się wychowali na tej gali, każdy oglądał zapartym tchem. Także to jest sama przyjemność tu w końcu zawalczyć, tak, zostawić ten kawałek serca tutaj i tak samo wziąć od KSW wspomnienia. Cieszę się. Słuchaj, no nie wiem jak to powiedzieć, ale w sumie jeżeli chodzi o berserkerów, no to naprawdę KSW gościło ich, no nie wiem, czy nie pół klubu, no nie wiem jak to przeliczyć na liczbę zawodników, ale naprawdę mieliście w pewnym momencie chyba, nie wiem czy jednocześnie, a 3 pasy mistrzowskie, bo liczyliśmy i kategorię ciężką, i półciężką, i średnią, i lekka nawet była to, 4 pasy, teraz no to prawie komplet mieliście, tak naprawdę tam brakowało, zresztą nawet zawodnicy przygotowujący się u was bili się praktycznie w każdej z tych kategorii, nie tylko o 4 zawodnikach, także no pod tym względem ty jesteś tym, który dołączy do tego grona zawodników berserkersów, którzy się nabili w KSW, także no na pewno parę rad od chłopaków dostałeś, natomiast powiedz o przygotowaniach już 2 słowa. Kto pomagał? Bo walka na zastępstwo, więc wiadomo, że trzeba było kogoś na szybko wyczarować, czy zupełnie nie, czy wszyscy dostępni byli na macie? Wiesz co, no co, przygotowania, tak jak mówisz, tak naprawdę dowiedziałem się 3 tygodnie przed galą o walce, ale akurat tak się trafiło, że ten mój przeciwnik jest podobny do, powiedzmy, warunkami do moich sparring partnerów na co dzień, czyli Piotr Leda-Walawski, Tomasz Narkun-Żyrafa, warunkami, powiedzmy, stylem podobni, także tak, oni byli głównymi z moimi sparring partnerami. Tak naprawdę byłem cały czas też w treningu, wcześniej byłem 2-3 razy w kampie w Ankosie. Tak naprawdę jedyne, co przeszkodziło, no to byłem w tych głuchołazach na powodzi. No tam wiadomo, śmieciowe jedzenie, brak treningu, ale tak naprawdę nic to nie zmieniło. To był tydzień,
tak naprawdę od takiego może nie odpoczynku fizycznego, ale od treningu jednak takiego odpoczynku, także myślę, że to nie z żadnego nie będzie miało znaczenia na formę. Także no, jak mówię, połącz ten wcześniejszy czas, który byłem cały czas w gazie, podkręciłem końcówkę, forma bardzo dobra. No, wspomniałeś o tych głuchołazach, ja bym w ten temat trochę przywołał, z tego powodu no, oczywiście genialna twoja postawa, to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast no, ta gala ma trochę znamiona powodzi niestety, no bo to był jeden z powodów podany przez organizatorów jako powód, z którego powodu nie szły bilety, co spowodowało przeniesienie gali zupełnie z Ostrawy. Ty byś tam na miejscu, widziałeś to wszystko, no mnóstwo osób bardzo tak sceptycznie podchodzi do tego powodu, uważa, że to nie do końca, to nie o to chodziło, że błąd był w karcie, może w promocji, może w bliskości karty jubileuszowej. Natomiast o tym, co tam się działo na miejscu, jak to wygląda w ogóle, wyglądało twoimi oczami? Nawet nie wiem, jak dobrze pytanie zadać w takim rozumieniu. Ogrom tragedii, który ty widziałeś, czy w jakiej skali to, do czego to można porównać? Wiesz co, tam gdzie ja byłem, to w Głuchołazach właśnie, to był taki problem, że się taka zrobiła tama z tych mostów i te mosty puściły, to poszedł taki nurt jak tsunami, tak? I tak jakby tu powyrywało chodniki, wszystko, nie? Tak to wyglądało jak po bombardowaniu ogólnie, nie? Dziury w chodnikach takie, nie wiem, 4 metry długości, 3 metry w dół, to chwilę taka dziura, nie? Wiesz, tam jeszcze jakiś tartak po drodze ściągnęło, to te kłody takie w sklepie, w samochodzie, nie? No ogólnie masakra, jak bombardowanie to ogólnie wyglądało, nie? Tak gadając z miejscowymi, no to ich jedyna taka powódź, bo zawsze po prostu ta woda się podniosła, obniżyła, a tu był ten taki nurt, nie? Także no, jak tak się przyjechało, popatrzyło, to bardziej jak bombardowanie niż powódź. Także no, pomoc była potrzebna ogólnie. Myślę, że tam to miasto będzie długo dochodzić do siebie, bo po czymś takim to, nie wiem, za 5 lat myślę, że będzie widać znamiona tego. Także no nie mogę powiedzieć, że cieszę się, że tam byłem, bo to tragedia tych ludzi, także to nie jest żaden uśmiech dla mnie, no ale byłem tam potrzebny, pojechałem, robiłem swoją robotę, także jakoś tam wewnętrzną satysfakcję może mimo wszystko mam, nie? Okej. Dobrze, wracając do sportu w takim razie, czyli trochę, nie da się ukryć, nie trochę, zdecydowanie lżejszego tematu, to bym zapytał jeszcze o walkę, z której wypadłeś. Co tam się wydarzyło, no bo już miałeś zadebiutować na gali w Tarnowie. Tu znowu też dostałem już wiadomość o tej walce. Mówię, dobra, zaczynam się przygotowywać. Pierwsze treningi, pierwsze sparingi. Tak naprawdę przewróciłem przeciwnika, chciałem go skontrolować, on wyprostował nogę, nadziałem się piętą na nos z boku, tak o. No i co, no pojechałem do szpitala, nastawił mi go na miejscu gość ręką. Tam spotkałem takiego lekarza, który mu kiedyś złamany, tam opowiadał piękne historie, że tam mi zrobił nieczulenie, tomograf, łyżkami ponastawiają, nie? Mówię, dobrze, to brzmi, jadę tego samego szpitala, ja nie jestem już lekarzem, także potraktowali mnie jak zwykłego, kurde, gościa z ulicy, po prostu chłop złapał, szarpnął, mówi, jest dobrze. I co, minęło, to fakt, że zrobiłem tomograf, a powiedział, że nieźle mu to wyszło, nie? Także gratulacje dla niego, bo miał szczęście. I co, no i tak naprawdę też było dużo też tego, nie? Gadałem też, jak na przykład on mi powiedział, że 10-12 dni będzie ok. Znowu lekarka, która prowadziła mnie, mi powiedziała, że 6 tygodni. No i tak dosyć duża rozbieżność, tak? Także zrobiłem pod, tak naprawdę w 3 tygodniach RTG, na którym było wskazane, że tak naprawdę nic nie zaczęło się zarastać, dalej jest po prostu złamany. No i odwołałem, mówię, tak naprawdę nie byłem w stanie robić ani jiu-jitsu, ani zapasów, nie mówiąc o sportach uderzanych. Jedyne co, to mogłem klepać tarcze i robić siłownię, także to myślę, że na takiego przeciwnika z dosyć wysokim poziomem to żadne przygotowania, tak? Także po prostu też mówiąc o tym KSW, powiedzieli mi, że w sumie dobrze zrobiłem i że dadzą mi termin przyszłości, niedalekiej, także tato też poszedłem, bo gdyby na przykład było powiedziane zero-jedynkowo, że wypada mi nie ma, to pewnie zakleiłbym sobie czymś i dalej próbował. Ale całe szczęście podeszli do tego rozsądnie i także ja też mogłem podejść rozsądnie. No właśnie, tamta walka miała być eliminatorem tak naprawdę. Wszyscy tak ją traktowali, ta walka z namianym piwowarczykiem. No finalnie no, ta walka ci nie da eliminatora. To ja czy nie chcę się twojemu rywalowi ujmować, no ale bądźmy szczerzy, nie ma takiej możliwości, więc dopiero kolejne starcia. Rozumiem, że tutaj nie było dużego zastanowienia, jeżeli chodzi o walkę. Czy to było spowodowane tym, że mogło to oznaczać, że już w tym roku walki nie dostaniesz, no bo KSW stoi, potem Paryż, prawda, to nie brano by cię pod uwagę. No czy jednak, no mimo wszystko tutaj ponownie powtórzę, z całym szacunkiem do rywala, wzięliście pod uwagę jego klasę, no i to, że raczej to nie będzie największe wyzwanie w twojej karierze. Nie, no, trochę jest tak jak mówisz, było prawdopodobieństwo, że nie dostanę już walki w tym roku, także brałem, co dawali, to był główny powód.
Dwa, no, tak jak mówisz, tamtej walki teoretycznie to był eliminator, chociaż nikt tego nie powiedział oficjalnie, także to mogło być tak, że to wcale nie był eliminator. No Marcin Wójcik wygrywając finalnie. No wygrywając, ale nikt mi nie mówił, nie, 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 nawet jak pytając się ich też nikt, bo takie były pytania do nich, to nie było w ogóle w żaden sposób potwierdzone. A Marcin Wójcik jednak jest dłużej tutaj, wiesz, tak jakby ma wyżej, jest więcej wygranych, także może bardziej zasłuży mimo wszystko, nie? Ja nie podchodziłem do tej walki jak do eliminatora. No i co? No i po prostu odmówiłem i tyle. Tak naprawdę też może jakoś mi się, wiadomo, jakbym dostał propozycję walki o pas, to mnie nie odmówił, ale też mi się jakoś nie śpieszy, mógłbym wygrać 2-3 walki i dostać walki o pas. Dla mnie to nie jest problem żaden. No dobrze, no słuchaj, jeżeli chodzi o twoje aspiracje, to są aspiracje mistrzowskie i wszyscy doskonale wiemy. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli, że będziesz mógł pokazać się w końcu publiczności KSW i szerszej publiczności. No bo walczyłeś za Oceanem, walczyłeś w Bellatorze dla topowej organizacji, tam się ta przygoda nie udała, natomiast no, czas najwyższy pokazać. No i potomku Narkunie może przejąć ten pas. No mam taką nadzieję, tak, takie mam aspiracje. Czuję się, że jestem w stanie ściągnąć po tym pas, także dam z siebie wszystko i powoli będę po niego szedł, nie? Ja i po Rafała też, tak? Bo mam z nim pewne porachunki do wyjaśnienia, także powiedzmy, że jakbym mógł zawalczyć z Rafałem, to by była taka wisienka na torcie ten pas dla mnie, nie? Słuchaj, no w takim razie czego ci życzę? Zbijania ostatnich kilogramów? Bagę zrobione? Także dzisiaj jeszcze jem. Jutro wchodzę i tylko jest, tak powiem, no wypadło mi to słowo. Jutro to jest po prostu... Przyjemność. No przyjemność, tak, no to jest przyjemność, tak. Dzisiaj już zrobiłem wagę, jeszcze dzisiaj jem, jutro jem podwójnie, także jestem zadowolony. No tylko o drogę zapytam, czy wybraliście jednak ten ostrożniejszy środek transportu przy zbijaniu wagi, czyli samolot, czy jednak hardkorowo ze Szczecina do Ostrawy? Nie, ze Szczecina do Ostrawy samochodem, nie? Ile wychodzi? No, 6 godzinek. 600 km, 6 godzinek. Okej, czyli tam ktoś depnął. Nie, jak wpiszesz w Google, to jest 6 godzin. Naprawdę? Okej. Także jechaliśmy dosyć, że tak powiem, według przepisów. Dobrze, Maćku, w takim razie co, no, dobrego samopoczucia. Jutro wypełnienie limitu pod linijkę. No i czekamy na jak najlepszy pojedynek. A co potem się będzie działo, no to już KSW na pewno nam coś ciekawego wymyśli. Tak jak mówisz. Zapraszam na mój pojedynek. Ja jestem w mega formie. Będą fajerwerki. Michał Martinek przed galą KSW 99. No to przede wszystkim zapytam o to, jak się czujesz z tym, że gala finalnie nie odbywa się w Czechach, tylko jednak w Polsce? Michał Martinek, are you sure? Okej, dziękuję. I'm a little bit sad for it because we are here in Ostrava and we will fight in Gliwice, but I think that Kladka jest the same everywhere. So I hope that we can, you know, sometimes you see some film and the film is C quality, mm-hmm. but sometimes you like this number of C. So I hope that this karta will be good. Sure. No rzeczywiście, miało się to odbyć wszystko w Ostrawie, ostatecznie będzie w Gliwicach, no tak się zdarza, mi jest przykro z tego powodu, no ale wiecie, czasem jest tak, że widzisz film i wydaje ci, że jest zły, ale ostatecznie ci się podoba i teraz tak jak widzimy wstępnie, że rozpiska jest jaka jest, to myślę, że też może urwać nam wszystkim głowy włosy z wrażeń i za to trzymam kciuki. Czy jesteś gdzieś zaskoczony, że to twój rywal Stefan Wojciak jest faworytem w tym starciu? No bo jednak ten teren, który pierwotnie miał być Ostrawą, no to na pewno też dodaje jakiejś przewagi dla ciebie, no ale też wydaje mi się, że to jest bardzo wyrównane zestawienie mimo wszystko. Ja rozumiem. Okej. I think that about ranking in KSW, that's why he's favorite and he was win with Parcel, he was number 4 and I think that is the reason. I think that my experience level with top fighters quality is more than him, and it will be see in fight. So that's my options and my opinion in my Zoom. W mojej opinii ta przewaga wynika z pozycji, którą zdobył w rankingu poprzez wygraną z Ricardo Preselem, który był wyżej i dlatego być może ja teraz jestem underdogiem. Niemniej uważam, że jeżeli patrzymy z perspektywy doświadczenia, no to ja tutaj na pewno góruję i w moich umiejętnościach to będzie można dostrzec w klatce, także zobaczymy.
No to nie sposób nie zapytać, bo walka mistrzowska za miesiąc, ale czy uważasz, czy że gdzieś tam nieformalnie, czy może właśnie formalnie nawet słyszałeś, że czy może być to eliminator właśnie do czy może ta walka wyłonić następnego pretendenta? I think that this is potential fight for next title challenger. So I think that this is something like semifinal shoot. So or I hope that is because Stefan is number two. And for example, if I win with some good finish, I think that it's probably can be, but you know, I'm not a boss. I'm just fighter, but I hope so. Tak, w mojej opinii zdecydowanie to jest walka, która może wyłonić przyszłego eliminatora do... Jest eliminatorem do wyłonienia kolejnego challengera do walki o pas. Na przykład, gdybym wygrał w jakiś dobry, emocjonalny sposób, skończył przed czasem, zdecydowanie mógłbym stanąć w szranki w walce o pas. Stefan jest numerem dwa, więc to tylko się broni, jeżeli chodzi o jakby level tego zestawienia i jego wagę. No to zostając w temacie, jak typujesz to starcie za miesiąc pomiędzy Filem de Frisem a Darko Stosiciem? Bro, it's very dangerous for some types because I think it's like sun versus moon. So it's striking versus excellent ground game with wrestling. So I think that some predictions can be after first minute in round. So I hope that that fight can be finished. Like for Darko, so for Rafael, but it's about, I think, first minute can be very important for that fight. Niesamowite zestawienie dwóch styli jak słońce i księżyc, które krążą wokół siebie, bo z jednej strony wspaniała siła uderzenia, a z drugiej niesamowite zapasy połączone ze sportami chwytanymi, co nam gwarantuje fajne bardzo zestawienie. I jeżeli chodzi o typowanie, to myślę, że najwięcej zdradzą nam pierwsze minuty, bo one pozwolą nam wydedukować, kto będzie mógł być górą w tym pojedynku. A czy gdybyś miał postawić, to który wyjdzie zwycięsko z tego starcia? I think that Darko is a very excellent striker, go forward, but I think that there is dangerous situations because Phil can block and go for parter. So I think that this can be this why I more take Phil like a winner. No zobaczmy, jest Darko, który mocno idzie do przodu i ma tę siłę ciosu, ale to ma swoje minusy, ponieważ może zostać przechwycony bardzo szybko przez Phila i po prostu skrępowany, więc właśnie przez to, jak Phil potrafi być dominujący gabaretowo i jakby siłowo krępująco, to bardziej szedłbym w stronę Phila. No, widzimy, że KSW się coraz bardziej zadomawia na tym czeskim podwórku. Plotki sugerują, że prawdopodobnie zostanie ogłoszona następna gala już w Czechach. Czy w razie zwycięstwa widziałbyś szansę, o możliwość, czy chciałbyś, żeby właśnie walka o pas z Filem odbyła się w Czechach? For me it doesn't matter where, but of course for me, for my fans, it's more comfortable with destinations, with a trip to support me. But I don't care where. I was fighting in a lot of parts in the world, and if I want to be champion, I need to be ready fighting everywhere. So, but it's you know, there is one more fight, so this is necessary for them. No rzeczywiście, na pewno dla ludzi, którzy mnie wspierają i są w moim obozie logistycznie i podróżująco i z racji jakby ich wszystkich sprawunków, byłoby to łatwiejsze, żeby tutaj się to wszystko odbyło, ale patrzmy na skalę, o co się bije, gdzie zmierzam, jaki jest mój azymut, jaki obieram. Ja byłem się w tylu różnych częściach na świecie i walczę o najwyższe trofea, więc jeżeli chcę być mistrzem świata, to muszę walczyć najlepiej wszędzie, w każdym miejscu na świecie. No dobrze, dziękuję bardzo w takim razie i powodzenia w sobotę. Dziękuję.